trenerze, dzielą nas już tylko godziny od wiosennej inauguracji sezonu w trzeciej lidze. No i ogólnie jak przebiegały przygotowania rekordzistów? Wszystko oczywiście zgodnie z planem. To, co sobie założyliśmy, udało nam się zrealizować. Może ewentualnie ilość sparingu, bo mieliśmy zaplanowane 9, rozegraliśmy tylko 8 i ten 9 to była gra wewnętrzna z nie naszych powodów. Skoro mówimy o sparingach, ich bilans jest taki, powiedziałbym, dość średni. 2 zwycięstwa, 3 remisy, 3 porażki, bilans bramkowy po 13. Zdaję sobie z tego sprawę, ale zawsze wychodzę z założenia, że lepiej grać z drużynami mocnymi, bo zawsze po meczach z dobrymi przeciwnikami można wyciągnąć zdecydowanie więcej wniosków. Czy ten najbardziej udany występ Bielszczan minionej zimy to konfrontacja zremisowana 2-2 z Ruchem Chorzów? Tak mi się wydaje. To był bardzo dobry mecz na dobrym tempie, z bardzo dobrym przeciwnikiem. I tam zagraliśmy naprawdę bardzo przyzwoite zawody i też wynik mógł być troszeczkę inny, bo zawodziła, tak jak w większości naszych meczów sparingowych, skuteczność. A ten najmniej udany? No na pewno remis z Jawiszowicami, ale tu też sytuacji mieliśmy mnóstwo. Podobnie było z meczu z Kuźnią Ustroń, gdzie samych sytuacji stuprocentowych mieliśmy w granicach 10, więc na pewno elementem, nad którym będziemy pracować w ostatnim tygodniu przed meczem ligowym, to będzie praca nad skutecznością. Żadnego z meczów biało-zieloni nie zakończyli na osłabione 0 z tyłu. Zostawiamy to na ligę. Staramy się grać tak, żeby strzelić zawsze jedną bramkę więcej od przeciwnika. Kontekst zdrowotny. No tutaj jestem pod dużym wrażeniem, bo cały okres przygotowawczy praktycznie trenowaliśmy całym zespołem. Wszyscy są zdrowi, były drobne urazy, ale to wykluczały zawodników na dosłownie 3-4 dni, nie więcej. Skonkretyzujmy, o co będą grać rekordziści tej wiosny w lidze? Tu będę monotematyczny. Zawsze gramy o 3 punkty w najbliższym meczu. Bronimy także Pucharu Polski. Mamy szeroką kadrę, myślę, że z tym też sobie poradzimy. Powodzenia zatem już w najbliższym meczu z Piastem Żmigród. Nie dziękuję, żeby nie zapraszać.